Siemanko, dzisiaj będzie taki szybki odcineczek ze skuterka. Pokażę wam, że jak chodzi, czy udało się to zrobić, co było powodem prawdopodobnie tego, że nie działa. Dobra, jedziemy. Pokażę wam, jak to jeździ. Mam nadzieję, że coś mnie słychać, ale jak się troszeczkę rozgrzeje ten skuter. Teraz nie przerywa. Niestety będzie trochę kamera skropkowana, ale nie dam rady na bieżąco ją wycierać, więc musicie mi wybaczyć. Niskie podwozie. Ślisko trzeba uważać. Jeszcze ma takiego laga czasami. Ale to już kwestia dyszy. Dobra, co zrobiłem przy tym skuterze? Że chodzi, pierw próbowałem modyfikacji, a to jak jadę z górki, pewnie chlapię w baku, bo jest mało paliwa i może mu brakować, dlatego są takie przerwy. Co zrobiłem? Wymieniłem niestety gaźnik, ale zanim wymieniłem, próbowałem co to się mogło stać na ogólnie poprzednim gaźniku. Doszedłem do wniosku, że jest za słaba sprężyna. Za słaba sprężyna jest, co steruje przepustnicą. No i przez to tak strasznie falował na obroty. Za dużo podciśnienie, za mała sprężyna. Rozciągłem tam tą sprężynę. No i polepszyło się, lecz no nie było jeszcze to, co powinno być. No tak falował, ale było lepiej. Lecz no nie polecam tego robić. Nie polecam tego robić. Chyba że na własną odpowiedzialność. Chyba że za własną odpowiedzialność. Już jest 31 km. Rozpędzimy się. Brakło mi. Ale licznik powinien zamknąć. Powinien pojechać te 60 na godzinę. Według tego licznika przynajmniej. Bo nie wiem, ile to jest w realu. Ale ten skuter jest trochę za mały na mnie, bo kolanami się nie mieszczę. Za owiewką. No i muszę szybko gadać, póki jeszcze jest sprężyna. Na razie jeżdżę i go docieram, więc... Więc jest tak, a nie inaczej. Szału nie robi, no. Chińskie 80. No i wymieniłem ten gaźnik na gaźnik powiedzmy od 50. To jest gaźnik od 50, tylko sprężyna, jak zauważyłem, była twardsza. No i tyle, tym się różniło. Ogólnie sprężyna twardsza, albo od 80, nie wiem. Wiem, że w 50 był ten gaźnik. Chyba że ktoś kupił od 80 i zmienił, bo to ciężko jest rozpoznać, który jest od 80, który jest od 50 gaźnik, nie? Ale by siedział on w 50 skuterze. I sprawdzałem, pierwsze co sprawdzałem, to sprężynę i było właśnie twardsza i wymieniłem na taki gaźnik. Więc według mnie te gaźniki 80
One się tam zbytnio chyba nie będą różnić ogólnie dziurą w środku tą przepustowością. Tylko według mnie chyba się będą różnić tym, że będą mieć twardszą sprężynę. I tym się różni ten gaźnik od 80. Od gaźnika od 50. Tak mi się wydaje. Ogólnie mówię o tych za mniejszą sumę pieniędzy. No. No i według mnie tylko i wyłącznie był problem z tym falowaniem obrotu właśnie przez tą głupią sprężynę. No. Rozciągnąłem ją, no dało to, nie ukrywam. Prawie to jeździło tak jak powinno, ale żeby rozciągnąć ją odpowiednio, nie za bardzo ani nie za słabo, to jest praktycznie niemożliwością ręcznie to zrobić. A tak samo nie mogłem dopasować takiej sprężyny do tego gaźnika, żeby ogólnie była twardsza, a takiego samego rozmiaru, nie? Bo miałem same za małe, za malutkie, albo za duże. Same problemy były. Z dopasowaniem sprężyny. Muszę zawory trochę jeszcze bardziej dociągnąć, bo daję specjalnie większy luz zaworowy, żeby się tam wszystko dorobiło. Troszeczkę klepią, ale to się zmniejszy luz i się odda już skutera klientowi. Temu panowi to dał do naprawy, nie? Akumulator jeszcze jest do wymiany. Ale no niestety nabijam tych kilometrów. Nabijam tych kilometrów, już jest 33,5. Idziemy dalej. Brać jak się tłucze, no to nie będziecie pewnie słyszeć. Czemu nie ma tak odcinków zbytnio? No niestety, no pracy pełno. Tu już mi przywiózł. Gościu mi przywiózł, kurde, drzewo do pociupania i do pocięcia. Więc sobie jadę tutaj powoli. Powoli sobie jadę, ciupię. No i nie ma czasu nagrywać na YouTube'a. No niestety, nie ukrywajmy. Cóż, skuter zrobiony. Można tak powiedzieć, jeszcze tylko zawory do przeregulowania. Tam jeszcze mi się wydaje, że tego laga kwestia, no to wymienić tam dyszę gówno, bo jest taka jak w gaźniku 50, no ale nie mam takiej pośredniej, bo zmieniałem na dyszę troszeczkę większą, ale znowu go przylewało i nie mam takiej dyszy pośredniej, bo tam chyba wymieniałem, bo 85 jest dysza główna, a miałem 85, miałem 90, tak. Miałem dyszę 90 albo 90,5. No i niestety go zalewało i nie mam takiej dyszy pośredniej, a nie będę specjalnie kupywał dyszy, jak tutaj zbytnio dużo się przy tym skuterze nie dzieje. Czasami tak lagnie go w połowie gazu przez sekundkę. No myślę, że będzie to jeździć. No tak jak mówiłem, no wymieniłem gaźnik, no bo nie dałem rady tego idealnie, tej sprężyny rozciągnąć, żeby była ona odpowiednio twarda, jak to się mówi. Nie za miękka, ani nie za twarda, by chodziło to, więc no, jak ktoś by chciał tak kombinować, to nie bierę na siebie odpowiedzialności, abyście zepsuli sobie gaźnik przy swoich skuterach, tylko mówię, jak ja to próbowałem zrobić i mniej więcej jak doszłem do tego, co się zepsuło. No. Dużo osób mi takie troszeczkę głupoty pisało pod tym filmikiem ostatnim ze skutera, no, nie ukrywajmy. Ale no, część pisało też dobrych takich tropów, na które bym mógł zwrócić uwagę i które by mogły mi pomóc ogólnie w naprawie tego skutera, więc jak ktoś napisał coś mądrego, oczywiście brałem to pod uwagę i sprawdzałem, czy rzeczywiście to jest przez to. No i cóż, no i wyszło właśnie, że w moim przypadku problem był taki, że no nie ukrywajmy, sprężyna główna, czyli od pojemności 80 za duże było podciśnienie sące i za bardzo podnosiła się przepustnica i jak były suwy pracy, to ona, przepustnica po prostu skakała i za bardzo przylewała skutera, po prostu zawalała go paliwem, nie?
i przez to, no nie ukrywajmy, nie chciało to chodzić i kopciło niemiłosiernie. Czemu mi kopciło tak na niebiesko? No prawdopodobnie, nie wiem, ale chyba było paliwo, w paliwie był olej, bo spuszczałem tam to paliwo, jeszcze troszeczkę prawdopodobnie zostało, dlatego tak przykopcał na niebiesko. Teraz no jeszcze czasami jak go przylaguję, to puści czarnego dymka, czyli jeszcze tak jakby mu tam troszeczkę za dużo paliwa dostawał albo coś, nie wiem. Jakby go przylało lekko gdzieś. No gaźnik jest tam ten używany, nie kupowałem specjalnie nowego, miałem taki gaźnik, poskładałem. Miałem taki gaźnik, no to złożyłem i będzie tam za grosze, dam temu panowi to do skutera. No i chodzi to. No tyle, no bo zaraz bateria mi padnie i nic z tego nie będzie. No ja się bierę do roboty, no nie ma co się obijać, no drzewo czeka do porąbania. Do porąbania, pociupania i na zimę trzeba się szykować. No, więc no, mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi to za złe, no, że sobie tutaj ciupię i sobie tutaj szykuję na zimę drzewo. Chociaż to drzewo nie będzie na tą zimę, bo będzie za mokre, ale będzie na następny sezon. No ale trzeba to podciupać, jakby czasami było ciężko, żeby było coś do pieca wrzucić, nie? No. No i tyle. Ja się z wami żegnam standardowo. Łapeczka w górę, jak się podobało, łapeczka w dół, jak się nie podobało. I wszystkim, którzy pisali mi tam komentarze pod ostatnim filmikiem, co tam się mniej więcej zepsuło, takie dawaliście mi rady, bardzo wam za to dziękuję. Oczywiście brałem, jak mówiłem wcześniej, je pod uwagę. Oczywiście czytałem wszystkie komentarze, te pozytywne, negatywne, dobre, złe rady, nawet takie troszeczkę bez sensu, ale też te rady czytałem. Że ostatnio nie odpisuję pod filmami, tak samo musicie mi wybaczyć. A co do pisania mi prywatnie w razie...